Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tęskniliście za vlogami, bo ja się właśnie stęskniłam za vlogowaniem i postanawiałam dzisiaj nagrywać właśnie tego typu filmik. Powiem Wam, że jest godzina 12, ja dopiero się zdecydowałam nagrywać, dlatego rano Wam nic nie pokazywałam. Naszego śniadania, naszego obiadu, tak, bo już obiad też mam gotowy i tak naprawdę to już nawet kolację mam gotową. Dzisiaj w planach, poza tym, że zaraz zmykam na rower, tak, zaraz, później nie będę miała na to czasu po południu i nie ze względu na to, że gdzieś się wybieram, bo dopiero pod wieczór jedziemy, ale dlatego, że chciałabym spędzić czas z dzieckiem, a on ma teraz moment po prostu jak zwykle budowania torów, co chyba Wam pokazałam. Jak zwykle budowaliśmy tory, Ignacy po prostu leży na wykładzinie i się bawi. Później chciałabym z nim się trochę pouczyć wiersza, dlatego, że muszą powtarzać wiersz na Dzień Babci i Dziadka, a jeszcze ani razu tego nie robiliśmy. Ale trochę nie mam obaw, bo dziecko moje ma pamięć po prostu w lot łapie wszystko, dlatego nie stresuję się, na pewno się zdąży nauczyć. No ale mniejsza z tym, chciałam Wam powiedzieć, że ja zmykam na rower i dopiero po rowerze będę się malowała, ubierała porządniej. O godzinie 5 mój mąż za dzisiaj zamyka sklep, ja dzisiaj nie pracuję, a właśnie to jest też... Dobra, dokończę myśl. I jedziemy do Nowolandii, czyli to takie miejsce, wiecie, zabaw dla dzieci, piłeczki, kulki, zjeżdżalnie, dmuchane zamki i tak dalej. Chcielibyśmy zabrać tam Ignasia i sami z nim poszaleć, bo ja zawsze biorę udział we wszystkich takich zabawach. Nie stoję tylko jak rodzic, nie piję kawy i czekam, aż dziecko się wybawi, tylko ja też uczestniczę w tych zabawach, więc mam nadzieję dzisiaj zaangażować również męża, więc poszalejemy, a w planie mieliśmy jechać na łyżwy. Ale mąż tak bardzo niechętnie, on nie potrafi jeździć, mówi, że nie będzie stał po prostu przez godzinę i patrzył na nas, że to bez sensu, więc łyżwy przełożyliśmy na następny weekend, wtedy pojedziemy z babcią, się wybierzemy na te łyżwy, a dzisiaj z dzieckiem jedziemy do tej Nowolandii, więc taki plan na dziś. Dlaczego mnie nie było, dlaczego się nie odzywałam? Powiem Wam, że miałam teraz intensywny po prostu tydzień w pracy, więc nawet nie tydzień, trochę dłużej. Pracowałam cały czas, Sylwester był fantastyczny, spędzony z dziećmi, bardzo spokojny, o po godzinie 12 już z mężem spaliśmy i tak długo wytrzymaliśmy. Dzieci padły przed 12, co w ogóle mnie zadziwiło, że tacy mali chłopcy, no duzi mali, wiecie jak to jest, nie? Oni mówią o sobie, że są duzi, ale że tak długo wytrzymali, było fantastycznie, była masa zabaw, były kalambury, były tańce z balonami, było rzucanie do celu piłką taką z gąbki, więc po prostu było fantastycznie i naprawdę udany był Sylwester. Potem popatrzyliśmy sobie z mężem, jak strzelają Niemcy tutaj fajerwerki i tyle, i poszliśmy spać, więc taki odlotowy Sylwester urodziny myśliwców. A nowy rok zaczął się tak, że dużo pracowałam, jeździłam na rowerze, trzymałam się diety do wczoraj, wczoraj popłynęłam, powiem Wam, że właśnie z tego względu, że nie zjadłam śniadania, a to jest mój największy błąd, zjadłam wczoraj placki ziemniaczane, zagryzłam chlebem z serem, potem chlebem z szynką i chrzanem, potem Snickersem, potem kilkoma czekoladkami, duchami Ignasia, paluszkami i nie wiem jeszcze co tam zjadłam, ale zjadłam wczoraj masę śmieci po prostu. Dzisiaj już rano wstałam i mówię no, no, no. Wracamy do formy, więc zaczynam dzień od roweru, bo dwa dni teraz na rowerze nie jeździłam. Było to spowodowane i pogodą, i powrotem mojego Ignasia. Ignas był teraz w Karpaczu z dziadkami, w pięknym hotelu. Od razu z tego miejsca pozdrawiam Marcelinę, bo nie uwierzycie. Przepraszam, musiałam przerwać, ale myśli nie straciłam. Chciałam Wam powiedzieć, że w bardzo popularnym hotelu w Karpaczu, do którego moi rodzice jeżdżą, są po prostu miłośnikami jeżdżenia tam. Jeżdżą na okrągło i zabierają tam ze sobą wnuki. Już któryś raz z kolei, tym razem właśnie Ignaz i Oliver zabrani zostali przez dziadków na 5 dni takich wakacji, tak na, nie 5 dni. Trzy doby to były. 5 dni, już nie wiem skąd mi to przyszło do głowy. Ale bawili się fantastycznie, pływali na basenach, szaleli. Wyobraźcie sobie, że jedną z recepcjonistek tam jest Marcelina Mojawicka. Ja nigdy nie byłam w tym hotelu, ale moi rodzice, kiedy byli sami kiedyś na wyjeździe, i to nie tak dawno, bukowali wyjazd już ten właśnie teraz z wnukami, podali imię Ignacy Myśliwiec i Marcelina właśnie, bo już wiem jak się nazywasz kochana, zapytała, czy to nie jest przypadkiem syn Karoliny Myśliwiec. Oni powiedzieli tak i to, ile ciepłych słów moi rodzice usłyszeli o mnie, słuchajcie, na mój temat, od takiej obcej osoby, mój tata był w ogromnym szoku. Mama jakby wiedziała, z czym to się je i na czym polega ten YouTube. Wiecie, ona nawet ze mną w filmie występowała, ale tato kompletnie jakby nie ma zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. I był pod wrażeniem, że ktoś ciepło i miło o mnie mówi, a wcale mi nie zna, więc Marcelinka, ściskam Cię gorąco i naprawdę dziękuję, że tak ciepło przyjęłaś moich rodziców, mojego synka i w ogóle. No, dziękuję, kochana, za tyle ciepłych słów, no bo tutaj nie będę powtarzała. I Guśku, co tam? Po co przyszła żaba? Bo słyszałeś, że mama nagrywa. Myślałam, że ty pojechałaś. Na rowerek? Nie, nie pojechałam. Nigdy nie jadę, jak ci nie powiem o tym. Wcześniej mama mówi, syneczku, jadę na rower.
Ale nie mówiłeś. Nie mówiłam tak, to znaczy, że nie pojechałam. Tak? Jak widzicie, teraz synek mnie zagadał. No dobra, ale ja nie przedłużam. Dziecko miało fantastyczny pobyt, wybawiło się fantastycznie. Ja przez ten czas intensywnie właśnie pracowałam, mogłam skupić się na papierach i na całej reszcie i naprawdę nie miałam czasu na YouTube. Ale teraz wracam, wracam, po prostu nagrałam 3 filmy pod rząd, jeden już z nich widzieliście. Teraz nagrywam vloga, może jutro powloguję. A gdzie co? No zapraszam Was na dzień z nami, a ja szykuję się pomału na rower. A ja szykuję się na rower i uciekam. Niech się Gusiem zajmie babcia, która u nas teraz jest, więc fajnie, fajnie. Dobra, lecę, pa. No i to dobra, Pumba. Zbieram się właśnie na rower. Jak widzicie, tak Pumba biega ze mną, żeby nie było. Puszczam go wtedy i leci razem ze mną, więc tak. Ubieram rękawice, kamizelkę i lecę, ale pogoda, powiem Wam, jest nie za ciekawa. No trudno, jakoś to trzeba przeżyć. Dobra, jadę, pewnie mi to zajmie jakieś 32 minuty, bo mi tyle zajmuje 10 km i wracam do domu i się widzę. Pa. Okej, okay, witajcie ponownie, ja już jestem po prysznicu, po rowerze przejechałam 9,5 km, co teraz Wam opublikuję. Okej, okay, aplikacja, z której korzystam, to Samsung Healthy, bo ciągle mnie pytacie. I też ostatnio dostaję pytanie, czy pokażę mój foodbook, jak wygląda. Powiem Wam, że na pewno, ale nie w tym tygodniu, dlatego że wiecie, jaki szykuje mi się tydzień. 11 mam usunięcie ósemki i podobno będę musiała być, no musiała. Nie będę mogła jeść, więc trudno im będzie nagrywać foodbooka z tym, co jem. Więc może przełożę to na następny tydzień. Powiem Wam, że jutro mam kupę spraw takich związanych z firmą. Potem jadę do Niemiec, do DM-u. We wtorek jadę obcinać grzywę, żeby wyglądała podobnie do tej, jaka jest u Jennifer Lopez. Tak, znowu coś mnie wzięło. Nie, ja nie jestem jakąś fanką Jennifer Lopez, ale jestem fanką jej fryzur, naprawdę. I znowu mnie wzięło na taką dłuższą grzywę i tak, i taką bym chciała mieć, którą w razie co będę mogła spiąć. Mi włosy rosną natychmiastowo, bo nawet tutaj Wam pokażę moje włosy w kwietniu tego roku. Właśnie, widzieliście zdjęcie, a włosy teraz, no teraz mam akurat mokre, ale ja mam włosy już do pasa, więc rosną w tempie po prostu natychmiastowym, a nawet rok nie minął. Dobra, i co jeszcze Wam, więc się nie musicie martwić, że włosy obcinam, że będę miała krótsze, z długości nic nie robię, tylko właśnie robię tą dodatkową grzywę. Chciałabym sobie spinać w koki włosa, żeby mi tu tak wystawała ta grzywka. Więc to jest pierwszy plan, to jest we wtorek. W środę mam chyba nic. Potem mam usuwanie zęba. 15 jestem umówiona na mikrodermabrazję i zabieg z retinolem, witaminą A bodajże, z Klap, z firmy Klap. Na taki zabieg się zdecydowałam, więc to. Zastanawiam się jeszcze, czy robić paznokcie, bo nie wiem, czy wiecie, ale ściągnęłam sama wszystkie tipsy po świętach, jakoś po świętach, po Sylwestrze nawet. I sama sobie, to jest Essie akurat, nie wiem, jak się nazywa ten kolor, napiszę Wam. Sama sobie maluję moje króciutkie paznokcie i na razie się zastanawiam, czy nie dać paznokciom odpocząć, bo miałyście rację, tak, miałyście rację. Po przyklejaniu tipsów paznokcie moje to są po prostu w opłakanym stanie. Były fajne, jak na nie kładłam żel czy hybrydy, a teraz są po prostu okropne, więc ja chyba miesiąc idę na regenerację i wrócę wtedy do robienia paznokci i na swoje paznokcie, nie klejania tipsów. Okej, to jest kolejna kwestia. I co jeszcze mam zaplanowane w tym jakby pierwszej połowie miesiąca? No to chyba tyle. No wiecie, to wyrwanie tej ósemki to jest najważniejsze. Zabieg ten mój na twarz i mikrodermabrazję, którą będę robiła po raz pierwszy. Mam lat 30, więc myślę, że w ogóle późno się na takie coś zdecydowałam. I co? I co mówiłam? I włosy. Tak, to są moje takie plany, bardzo skupione na mnie. Zaraz 13, właśnie, 13 mam język niemiecki i następny weekend również język niemiecki i już egzamin zaliczeniowy. Więc takie się po prostu taki miesiąc mi się szykuje. No i praca, bo teraz naprawdę systematycznie dzielimy się z mężem, więc częściej pracuję niż było to do tej pory. No dobra, i tyle. Ja idę z dzieckiem usiąść i zjeść jakiś obiadek, bo jestem naprawdę głodna. Robiłam dzisiaj taki trendy lunch. Wy wiecie, że Wam to kiedyś polecałam. To jest jakaś zielona chyba soczewica, czy nie? Nie wiem. Nie pamiętam, co tam było. Kasza bulgur na pewno. Mniejsza z tym taka mieszanka kasz po prostu, którą ja dzisiaj podaję dla domowników z kurczakiem i sałatą z jogurtem greckim. Sałata jest z jogurtem greckim. To jest dla domowników.
Ja dzisiaj tą kaszę bulgur, tą mieszankę tych kasz będę jadła z pieczarkami i również tą surówkę bez kurczaka, natomiast kurczaka upiekłam sobie z warzywami chińskimi, takimi mrożonymi, sos sojowy, troszkę ziół i to wszystko zapiekłam, więc takiego kurczaka z warzywami jem wieczorem, a mieszankę kasz zjem właśnie teraz, więc lecimy na obiadek. Jestem już na skraju wytrzymałości, po prostu zaraz mnie coś trafi, jakiś szlak, jak czegoś nie zrobimy, bo normalnie siedzimy cały czas w domu, zamulamy, po tym rowerze normalnie nic nie robię, tylko siedzę i czekam, aż mój mąż łaskawie zamknie sklep, no gadam, jakby to wiecie, robił coś po prostu tylko dla przyjemności, no ale już się nie mogę doczekać, już chcemy jechać i jednak jedziemy na łyżwy. Plany się zmieniają bardzo szybko, tak, jedziemy na łyżwę. Jak sobie mąż poradzi? Nie wiem, ale my chcemy jeździć na łyżwach i mąż mówi, no to pewnie, że wolę jechać na łyżwy, skoro wy wolicie to, niż po prostu, wiecie, takie odgłosy wydaje silnik Ignasia, to nic innego. Ten taki wymyślony. Dobra, nagadałam, jedziemy na łyżwy, więc zabieramy was ze sobą, ale za jakieś pół godziny. Ale coraz dłużej jest jasno, zauważyłam. To dobrze, to już plus, nadchodzi wiosna, cieszmy się tym. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki dostałam od męża. Urocze, czyż nie? Wczoraj tak mnie zaskoczył i podarował właśnie mi takie śliczne kwiatki. Nadziejne, wiem, jest po 7 godzinie, było fantastycznie, powiem wam, że było cudownie. Ignacy szalał, jak nie wiem, znaczy wiadomo, on jeszcze nie umie jeździć, ale uczymy go, uczę go ja. Mąż jednak nie zdecydował się jeździć, ale nas nagrywał, oglądał i tak dalej. I wracamy godzinę, tak w sumie godzinę jeździliśmy, dlatego, że wam nie powiedzieliśmy, podjechaliśmy tu po 5, okazało się, że do 6 jest przerwa techniczna, więc pojechaliśmy z mężem do apartów oglądać zegarek jego ukochany i prawdopodobnie jedziemy właśnie teraz go kupić, później do marketu na zakupy i dopiero wracamy do domku. Więc dzisiaj późno i Ignasia od razu kładziemy do łóżeczka, bo jutro się zaczyna przedszkole, ale było fantastycznie, naprawdę, uwierzcie, było super. Raz, już jestem w domu, ledwo żyję, powiem wam, ale było fantastycznie i na łyżwach, i w ogóle w markecie nawet było fajnie. Byliśmy w Kauflandzie, mam całą torbę. Takich jakby śmieci, bo są takie rzeczy dla mnie, kiedy mi się coś zachce, jakieś przegryzki, ale zaraz wam pokażę, ile tego jest. Mój mąż sobie kupił na przegryzki chipsy boczkowe i chipsy mięsne. To jest, naprawdę są to chipsy z mięsa, kółka ryżowa. No mówię wam, śmieci, a śmieci takie ryżowe, próbki orzechowe mój mąż sobie wybrał. O, to ja to uwielbiam, nie wiem jak to nazywa, o takie cuda, lejsy, męża oczywiście, żeby nie było. Też dla mnie pałeczki kukurydziane, ja muszę mieć w domu zapas takich rzeczy. Znowu te cuda, co uwielbiam. Kolejne kółka ryżowe. Chrupki pomidorowe, męża. Mam nadzieję, że tłumaczyć tego nie muszę. Znowu to cudo. To wiecie, ile kasy na to poszło, że normalnie szok. Kolejne. Muszę mieć naprawdę w zapasie takie coś, a ja rzadko jeżdżę na takie zakupy z mężem. Mojego męża pizzy. Dla siebie taki chlebek lekki.
I te bake rollsy dla mojego synka, to ich on sobie wybrał. I to tyle tych śmieci. Opłacało się bardzo wziąć Head & Shoulders, bo jest ogromna pojemność. 540 ml kosztował 19 zł. I jeszcze Wam pokażę, co mąż mi sprezentował dzisiaj. Buciki, tak. Buciki Adidasa, nie uwierzycie, gdzie je kupiliśmy, w Kauflandzie, niechcący. Był to jeden, jedyny rozmiar. Przecenione były prawie o połowę ceny. Zapłaciłam za nie, znaczy mąż zapłacił za nie 79 zł bodajże, 80 zł, tak, za buty takie. Przecudowne, przeleciutkie. Uważam, że będzie się w nich fantastycznie sport uprawiało wiosną właśnie, wiosną i latem, albo po prostu do stylizacji zwykłych. Jeansy, biała koszulka i takie adidaski, no śliczne. Są śliczne, tak jak mówię, 80 zł, żal było nie brać. A był to jedyne one były w rozmiarze 39,5 i są na mnie idealne. Ja normalnie noszę 39 i to jest Adidas Neo. Ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest seria, która robiła, normalnie się mi się kojarzy z butami dla dzieci. Nie wiem, czy one Neo się nazywały, czy nie. Mniejsza buty idealne, bardzo ładne, więc takie adidaski trafiły w moje ręce. Ostrość, wybaczcie, ostrość traciłam. I wiecie, co piję? Tak, to też jest zadziwiające. Ja, która nie cierpi gazowanych napoi, żadnych, po prostu nie lubię. Taką chęć się poczułam w tym Kauflandzie, jak byłam na Pepsi, że po prostu po nią sięgnęłam. Wybaczcie moje pazury, po prostu obdrapane z każdej strony, ale trudno, jutro trzeba pomalować na nowo. Jutro rano ruszam do Zgorzelca, może jutro vlogować będę, zobaczymy. No a jeżeli nie, no to trudno. Planuję jeszcze nagrać dla Was jutro ulubieńców pielęgnacyjnych roku ubiegłego, więc mam nadzieję, że mi się uda jeszcze, kiedy dziecka nie będzie, będzie w przedszkolu. No i najgorsze jest to, że jest 9 godzina, a Ignaś tak naprawdę je kolację dopiero je. No tak wyszło po prostu, ten cały cyrk z tymi łyżwami tak wyszedł, że nam przeciągnęli to na godzinę 6 dopiero. I tak naprawdę po 7 jechaliśmy na zakupy, no i koło 9 byliśmy w domu. Zanim ja się rozpakowałam, to właśnie teraz usiadłam, zrobiłam dziecku kolację, dziecko zje, idę mu czytać bajeczkę, myć zęby, czytać bajeczkę i kładziemy się do łóżka tak naprawdę. I to tyle na dziś. Ja sama marzę już po prostu o kąpieli, położeniu się do łóżka. Dzisiaj na kolację, bardzo późną kolację, będę jadła kurczaka z tymi chińskimi warzywami. Kupiłam sobie kukurydzę w puszce Bonduelle, taką malutką, mam zamiar też ją zjeść. Czy to zdrowo, czy niezdrowo, bardzo lubię tą kukurydzę i pewnie otworzę coś dzisiaj, może właśnie to, żeby sobie z mężem umilić wieczór, bo już wiem, że jak kupił tyle chrupków i chipsów, chrupek czy chrupków, nie wiem, i chipsów, to założę się, że włączę jakiś film i będzie coś przygryzał, więc ja też coś muszę chrupać, żeby nie było. A to uwielbiam za to, że można to pochrupać i ma bardzo niewiele kalorii, dlatego że ma to, zaraz Wam dokładnie przetłumaczę, 375 w 100 gramach, tu mamy 30 gram, czyli około 3,69, 97, 14, 21, ze 110 kalorii taka paczka, prawie nic, jak jedno jabłko średniej wielkości, więc co to jest? Dobra, kochani, do zobaczenia, trzymajcie się i co? Widzimy się w następnym filmie, nie wiem, czy vlogu, ale na pewno w czymś się widzimy, więc pa!